O, ich tu jest więcej. I kiedy uciekali może. Zawsze troszkę. A kurczę, nekromak. Gini. Okej. Okay. Nie, zaraz, nie zginęła jeszcze. Okej. Okay. Zawsze coś. A, słabe miksturki. To zmienimy z powrotem na tą buławę. No, zbójnik będzie, jest drogi. Teoretycznie nie ma najmniejszego sensu, żebym podnosił kilka sztuk złota. No ale... Jestem kadżitem, przecież powinienem je zbierać. Okej, okej. O! Pusro da. O kurczę, mściciele. Zaraz. Czemu atakujesz mnie, a nie Draugrów? Mędzarzu, no. O, ona go zabiła, okej. Okej. Bardzo dobrze. Te dawne norskie miecze, inne gówna. Okej, zrobimy save'a. Tutaj jest jedna miksturka, dwie miksturki, zawsze coś. Okej, okay. Zapomniałem o tym, że coś takiego istnieje. Nie chce mi się przeszukiwać tych urn. Wydaje mi się, że to będzie skrót do wyjścia. Bo to są ewidentnie drzwi ukryte. Ale nie widzę łańcucha, który mógłby to otworzyć. Więc idziemy stąd. A może... Ale tu pani. Nie, nie widzę żadnego łańcucha. Okej. Kurczę, ale to jest pełno. A może nie? Może się pomyliłem z tamtym? Okej, mało istotne. Już to mam tą książkę. Szkoda. No dobra. To mnie nie atakuje? Nie, okej. Okay. A może i się myliłem? Okej. Okay. Tutaj jest przejście w tą stronę, ale niestety za kamieniami. Więc nie przejdę. Norski topór. Nie. Okej. Okej, stamtąd wychodzi. Spokojny, więc nie jest aż taki silny. Czemu go zabiłem tak od razu? Nie powinienem był móc. Okej, przez to nie ma przejścia, muszę naokoło pójść. Szkoda. Powinienem dosyć często robić szybki zapis, bo zapomniałem, że przecież podstawowa gra jest potwornie zabugowana. Okej. Okay. O, sakiewka. Okej, okay, co tutaj będziemy mieli? Myślę, że tutaj chyba się nauczymy ostatniego słowa z tam. Z nieugiętej siły?
bardzo możliwe, bo powinniśmy dosyć szybko się tego nauczyć. A nie ma sprawy, nie ma sprawy, Estardio, nie ma sprawy. Ale to jest ładnie, prawie. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. O, nie ma. Okej. Okay. Jasne, weźmy strzały. Tutaj stąd mogliśmy przyjść. To jest samo. Tutaj. Nie. Tutaj. Okej. Okay. O, pułapki. O! Całe to jest pułapka. O, ciekawe. No dobra. Ale on. A, typa on mi. O kurczę, to jest dobre. A cios. Dwa strzały z tej kuszy. To jakbym ją potwornie miał ulepszoną, byłbym takim dedykowanym kusznikiem. Nieźle. A! No dobra. A niech. Gdzieś ci spłapka, słyszę ją. Na górze nade mną słyszę kroki. A chyba tutaj idzie, co? Okej. Okay. Dziwi mnie to, że można strasznie oszukiwać z potężnym atakiem, bo normalnie on jest strasznie opóźniony. Ale jeżeli kliknę krótko, a potem szybko, to mogę dwa ciosy w bardzo szybkim czasie zadać. I to jest, no, z jednej strony dziwne, nie powinno się tak móc, a z drugiej strony bardzo fajne. To taki niby kombos. Nie. Yeah. Tak, to było trochę za wolno, ale... O, coś takiego. Nic nie ma. Idziemy dalej. Tak, tak, ale to jest kwestia wyczucia. A myślałem, że on wyjdzie ze skrzyni. Trochę za wolno byłem. Znaczy za szybko zrobiłem tamto. Czemu on uciekał? To nie jest błąd, to jest feature. O! Tu coś słyszałem. No! Okej. Okay. Niech będzie. Mam coś, co mogę rozwalić? Chyba nie. Nie. Okej. Okay. Kurczę, zwłaszcza, że można przecież ten. Skyrima na padzie? No w sumie... To też nie powinienem tego w ten sposób nazwać, ale... Skyrim w sumie trochę został przeznaczony, żeby grać w nim na konsolach. To widać bardzo mocno po ekwipunku, bo to jest takie bardzo nie kursurowe, powiem w ten sposób. No z jednej strony jest ciężkie, ale z drugiej strony... Tak naprawdę Skyrim jest bardzo prostą grą, więc nie ma potrzeby headshotów strzelać, nie? Bo nie wiem, czy jest w tej grze coś takiego jak headshot? Tą postacią ani razu nie pojawiło mi się... O właśnie, tam jest chyba smoczy tron, tak? Tą postacią chyba ani razu nie pojawiło mi się możliwość... jakiś tam znak, że zrobiłem headshota czy coś.
Okej. Mogę zrobić to. Kurczę, nie udało mi się. Ale on szybko uniknął, no. Ej, po nim. Dostał w kolano, bardzo dobrze. Ten co, ten ziemian na pewno żyje, więc zabijmy go. Na pewno tu jest coś ciekawego, więc dlatego użyłem tego krzyku. A może i nie. Tylko skrzynka i draugr zabity. Szafir bez skazy. No, to jest upierdliwe, tak jak mi teraz ten ziom ucieknie. Przed tym atakiem. A, tu po prostu w ten sposób. Okej. No, znalazłem po nowy łuk, niech będzie. To jest Lidia? Nie. Tak, to jest Lidia, ona po prostu nie jest w stanie mi, do mnie dojść. Hej, muszę iść w tamtą stronę, ale wydaje mi się, że tam. Czemu ona sobie tak po prostu stała obok szkieleta? Ona jest taka tępa? O, dziwne. Ja mam bez skazy, bardzo miło. Tu jeszcze jest? Nie. A, tu chodziło o to, że... O, tu jest jakiś... O, Klejnot też tam był. Dupa. No dobra. O, tam coś jest, muszę... Jak się tam mogę dostać? O. Więc nie wiem, to chyba mnie nie każe iść tam, tylko tutaj. Znaczy, to mnie nie każe iść tutaj, tylko tam, więc pójdę najpierw tutaj. Jest smoczy tron, czemu miałbym z tego nie skorzystać? Lidia za mną idzie, bardzo dobrze. Okej, to jest smoczy tron, dobrze. Zanikanie eteryczność. A, myślałem, że to jest ulepszenie dla tego, Usroda. Albo dla tornada. A, to mnie nie prowadzi w górę, tylko ten. Tylko do przodu. Szkoda. Coś jest za wodospadem? O, jest. Okej. Ale zgniotłem czachę. Kurczę, to był mściciel, on jest silniejszy. Ale mamy stalowy miecz i kufer. Super. A elfiego sztylety nie chcę. Teraz chyba też gdzieś tam była możliwość, żeby zrobić bardzo krótki czas odnowienia krzyków. Być takim typowym krzykaczem. Też byłby fajny sposób na postać. I właściwie, jakby się używało tylko i wyłącznie krzyków, to nigdy się poziomu nie dostanie. Tak ostatecznie. A w każdym razie od któregoś momentu, bo... Okej, to była skrzynka. Ale nie, musimy iść do góry. Chociaż nie, chyba nie. Bo jedyne co skraca nam czas odnowienia krzyku to jest amulet Telosa. A tego nie można rozmontować. Czy tak? Nie pamiętam, nie wiem. Nie próbowałem nigdy być postacią, która korzysta z krzyków mocno. To wygląda jak miejsce, w którym mnie coś z góry zacznie atakować, więc pójdźmy najpierw do góry. Tak, słyszę szkieleta. Trzyma. Okej. Teraz jest zagadka z tymi kamieniami, a gdzie jest rozwiązanie? Oj!
A, już wiem. Muszę użyć tego. O, okej. I musimy... No, okej. Tutaj na pewno musimy użyć tej trąby powietrznej, ale... Okej, muszę szybciej użyć tego. O, i tu się otworzy. Okej. Super, Lidia może za mną iść. Okej, to był dźwięk. Że zaraz będzie boss. O, okej. Ale dlaczego ten? Tak, widzę, że jest pająk, ale... Robimy tego, okej. No bo, znaczy... Domyślam się, że to jest duży pająk i nawet go widzę. Nie? A teraz mnie atakuje, okej. Ja tam się pająków nie boję, tylko jakby to był prawdziwy pająk. A nie jest prawdziwym pająkiem. Okej. To już szkoda, że te zwłoki tam cały czas są, więc cały czas jest włączony ogień. Weźmy go stąd. Jesteśmy w stanie go tu podnieść? Nie. A szkoda, chciałbym... A, to nie był ten boss lokacji, okej. Ale jeżeli to nie był boss lokacji, to pewnie to będzie ten. Veraugrus Super Murder Boss. Który ćwiczył na siłce, kiedy ja trenowałem kowalstwo. Albo to może być Smoczy Kapłan. Tych kiedyś też spotkałem. Weźmy nieugiętą siłę, bo to będzie przydatne. Ojej! Nie, okej, przez chwilę myślałem, że stream... Przez chwilę myślałem, że stream się ten zawiesił. O! O, okej. Okej. Tajemniczy liścik? O, no co za nędzarze. Wynajmij pokój na poddaszu pod śpiącym gigantem w rzecznej puszczy, tam się spotkamy. Naprawdę? To było bezczelne, że ktoś tu przyszedł ze mną, przede mną i ukradł ten, jak to się nazywa? Róg Jurgena Wiatrowładnego. Byłem przekonany, że to tu będzie. Bo to jest tak jak z tych magicznych złodziei. Szkarłatne... Szklane. Czemu szkarłatne przeczytałem? Szklane buty. No dobra. I musimy pójść wynająć... Zdobyć róg Jurgena. Nieudany cel. Bardziej mi przeszkadza to, że ktoś tu przyszedł, to, że tu jest tam. Nieudane zadanie, część. Ten krzyżyk będzie mnie do końca życia męczył. Okej. Okej, jakby co to przypominam, że właściwie wątku głównego nie robiłem, więc bardzo bym prosił, żeby nie było spoilerów.
Ale tego typu taka zagadka, że a, że boss będzie silny, albo coś tam, to można, tego typu. Okej, okay, tędy się wychodzi, nie? Tak. Okej, okay, super. Tędy. Okej. Okay. Czyli musimy wynająć pokój. Jo, w ogóle... Generalnie tam. Jak to jest? Generalnie... Czy ona chciała, żebym poszedł? W Rzecznej Puszczy? Naprawdę? Tak daleko mam pójść, żeby... okej. Okay. Tak chciałem powiedzieć? Generalnie jest... Praktycznie każdy jest przyzwyczajony do tego, że w grze takiej jak Elder Scrolls, jakikolwiek... Znajdziesz się w opałach, jeśli zaczniesz grzebać tu w zamkach. Dziękuję, strażniku Białej Grani. Że nic się dzieje bez udziału naszej postaci. Jest... W tej chwili trwa wojna domowa, tak? Gdzie są walki? Gdzie jest cokolwiek? Nie, wojna domowa trwa tylko w momencie, w którym... Co to są za zimowie? O nie, to są kultyści. To są kultyści. Hej ty, czy to ciebie zwą smoczym dziecięciem? Czemu on tak cicho mówi? Tak, jestem smoczym dziecięciem. Nie chcę słyszeć twoich kłamstw. Nadchodzi prawdziwe smocze dziecko. Tak, czyli dopiero w momencie, w którym zaakceptują mnie się w obrodzi, jest początek misji od Miraka. Nikt go nie powstrzyma. Ale strasznie cicho ona mówi. Okej. Okay. Na szczęście byli słabi. Rozkazy kultystów, szpon. Weźmy sobie szatę kultysty, maski, rękawice i buty, bo ładnie wyglądają. Fajny zestaw zbroi. Przywołanie niech będzie. Bardzo fajnie wygląda ten pancerz. No, ale do tego są mody. Wiem, że dużo ludzi właśnie tam... są mody usprawniające tą wojnę domową. Byłoby znacznie cieplej i przyjemniej z pełnym garncem miodu. Okej, musimy tutaj... Twoje to już nie chodzi bez naszego udziału. Niepokojące. Wilcze szczerzenie się. Ziom, jestem Kadzitem. Mam po prostu ostre zęby. Odwal się ode mnie, rasisto jeden. Paskudni ci strażnicy. Ale tu już nie chodzi o to, żeby podbijali miasta bez naszej... bez naszego udziału, ale bardziej o to, żeby... były potyczki mimo wszystko. Jesteś tym gościem, co to wszędzie węszy. Jestem oberżystką. Obserwowanie obcych... Tak, chcę na poddaszu. Na poddaszu, co? Cóż, nie mamy pokoju na poddaszu, ale możesz wziąć ten po lewej. Czuj się jak u siebie w domu. Tak, właśnie fajnie byłoby, żeby więcej hełmów miało otwarte twarze. Bo po to ktoś spędził godzinę nad robieniem swojej postaci, żeby tam. Po to robił, żeby... Tak, zamknij się, Sven. Ona teraz do mnie idzie? Chce ze mną pogadać? Czy muszę iść spać na chwilę? Pozbędziemy się gromowładnych. Więc to ty jesteś tym smoczym dziecięciem, o którym tak wiele słyszałam. Wydaje mi się, że tego szukasz. Musimy porozmawiać. Przynajmniej oddała mi ten rod. Hej, idźmy za nią. No. Otóż prawda jest taka, że na warsztacie to jest tylko niektóre mody można mieć. A dużo jest po prostu lepiej z Nexusa mieć, nie? Zamknij drzwi. Okej, już zamykam. Teraz możemy porozmawiać. Okej, tego się nie spodziewałem. Lidia sobie otworzy drzwi. O, książka. Okej, ta sama książka była w tym. Mogę to wziąć? Tak, bier. Nikt się nie obrazi, jeżeli weźmiemy tą mapę. Mają cię za smocze dziecię. Mam nadzieję, że się nie mylą. Oj! Ty wzięłaś róg? No jest tak, dała mi. Wygląda na to, że coraz lepiej odgrywam rolę nieszkodliwej oberżystki. Okej, okay, super.
Z kimś wyższym. O nie! Wszyscy, zawsze do twojej postaci, w jakiejkolwiek grze, jeżeli mówią coś takiego, a myślałem, że będziesz wyższy. Bądź mi kliszowi. I dobrze. Cały sens ukrywania się tkwi w tym, by wydawać się kimś, kim nie jesteś. Okej, spoko. A czego byś chciała? Nie zadałam sobie całego tego trudu dla zwykłej zachcianki. Musiałam się upewnić, że nie jest to pułapka Talmoru. Nie jestem twoim wrogiem. Dałam ci już róg. Właściwie to próbuję ci pomóc. Posłuchaj tylko, co mam do powiedzenia. No. Mów dalej, słucham. Jak napisałam w mojej wiadomości, słyszałam, że możesz być smoczym. Oj, ziomowa, ja jestem smoczym dziecięciem. Jestem członkinią grupy, która od dawna cię poszukuje. Cóż, w każdym razie kogoś takiego jak ty. Oczywiście, o ile naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, muszę mieć pewność, że mogę ci ufać. Nie muszę nic udowadniać, to tyle. Nie powinnam puszczać cię wolno, biorąc pod uwagę, ile teraz wiesz. Ale jak widać, nawet moja paranoja ma pewne granice. Wiesz, gdzie mnie znaleźć, kiedy zmienisz zdanie. Bo zmienisz. Inaczej być nie może. O, myślałem, że ona tam. Okej, okay, dobrze. Jestem członkinią. Oczywiście, o ile naprawdę jesteś smoczym dzieckiem. Skąd ja mogę wiedzieć, zanim że ona? Powiem choć słowo więcej. No, to jest ten. To, że ona przeszła, to może rzuciła na siebie niewidzialność albo coś. Jeśli mi nie ufasz, to już samo przyjście tu było głupotą. Nieprawda, bo ja cię jestem w stanie po prostu zabić. Wiedziałam, że siwobrodzi cię tam wyślą, jeśli uznają, że jesteś smoczym dziecięciem. Są wyjątkowo przewidywalni. Okej. Okay. Kiedy cię tu ujrzałam, byłam pewna, że przybywasz od siwobrodych i nie jesteś szpiegiem Talmoru. Okej. Okay. Jako nieliczni pamiętamy, że smocze dziecię zostało stworzone do zniszczenia smoków. Jesteś jedyną osobą, zdolną ostatecznie zgładzić smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. Spoko. Umiesz to robić? Umiesz wchłaniać duszę smoków? Tak, już nawet za 20 tam mam. Dobrze. A wkrótce będziesz mieć okazję, by mi to udowodnić. Co takiego? Przypomnij mi. No tak, to jest upierdliwe, to jest szkoda, że tak jest, ale w sumie, jakby wszystko się działo bez ciebie, to jest ryzyko tego, że po prostu przegrasz grę, nie będąc tego świadomym. I to jest ten problem, nie? Tak. To moi starzy wrogowie. Ale jeśli moje podejrzenia okażą się słuszne, Talmor może mieć coś wspólnego z powrotem smoków. Ale jakieś mniejsze wydarzenia mogłyby się dziać. Ważne, że to ty możesz być smoczym dziecięciem. No, ja myślę, że najlepiej byłoby, jakby jakieś proste rzeczy się działy. A że na przykład tu się coś stało, a że tutaj bandyci weszli do miasta i mają więźniów i coś takiego. No ale to nie byłaby taka gra jak tam. Jak Skyrim. A z kolei morderstwa znowu. Ktoś ci zabije kupca i co wtedy? Jakiś losowy kupiec tam wejdzie, wskoczy? To jest ten problem, nie? Rzecz nie w tym, że smoki wracają. One wracają do życia. Nie zaszyły się gdzieś na te wszystkie lata. Były martwe. Zabite przed wiekami przez moich poprzedników. Okej. Okay. Ale teraz coś sprawia, że ożywają. Musisz pomóc mi to zatrzymać. Ja byłem przekonany, że te smoki po prostu sobie gdzieś odleciały, a w tej chwili, jeżeli ktoś nie będący mną ich zabije, to one po prostu się odżywią. Okej. Okay. Wiem, że tak jest. Odwiedziłam starożytne kurhany, które okazały się puste. Potem odkryłam, gdzie powróci do życia kolejny smok. Skąd wie, gdzie kolejny będzie? Udamy się tam, a ty go zabijesz. Jeśli nam się uda, powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Jak udało się dojść, bo to jest ciekawe. Mapę z czarnego głazu mam przecież od ciebie. Smoczy kamień był mapą starożytnych smoczych kurhanów. Przyjrzałam się tym, które są już puste. Wyraźnie widać pewien wzór. Wygląda na to, że zjawisko rozprzestrzenia się od południowego wschodu, a początek bierze w Jerallach, niedaleko pękniny. Jeśli wzór się sprawdzi, kolejny będzie kurhan w Gaikin. Okej. Okay. Do Gaikin zmierzamy, Gaikin. Tak?
Niedaleko znajduje się starożytny smoczy kurhan. Jeśli zdołamy tam dotrzeć, zanim wszystko się zacznie, może znajdziemy sposób, by to powstrzymać. Okej. Dobrze, muszę się przygotować, bo w tym miejscu myślę, skończymy tego streama. Spotkamy się w Gaikin. Nie ociągaj się w drodze. O, okej, to jest ciekawe, że poszła sobie tak beze mnie. No ale nie ma sprawy. Powstanie i upadek ostrzy, czyli wiemy, że ona należy do ostrzy dzięki tak temu. Lepiej. O! Ruszajmy w drogę do Gaikin. A to jest fajne, to jest taka mini baza dla nas. I jest alchemia, i jest zaklinanie. Na górze jest kowalstwo. A, beka. Fajnie. Weźmy to wszystko. Orgnar, ruszam w podróż. Dopóki nie wrócę, gospoda jest na twojej głowie. Okej, okay, beka. Weźmy to wszystko. Aluch olbrzyma, o. A to jest ciekawe. Ale weźmy, przeczytajmy jeszcze tylko tą mapę. To tutaj jest mapa... Nie. To jest po prostu różna mapa smoczych kurhanów. Ale to jest też ważne dla nas, bo... Są po prostu te rzeczy. Kingryf. Nie przetłumaczyli tego. Szkoda. Ale mamy miejsca, gdzie są smocze kurhany i może tam jest coś ciekawego. Nie, no widzę tylko orkowy miecz, on nie jest ciekawy. Chociaż nie, miecz ostrzy, okej. Okay. Weźmy po to, żeby to mieć, bo chyba nie jesteśmy w stanie chyba tego zrobić. A w tym kufrze... A, niech będzie, trochę ją okradniemy. Żaden problem. No, ale w tym miejscu myślę skończymy streama, także wielkie dzięki wszystkim, którzy weszli. Jak ktoś tam zalajkował, jak ktoś tam cię zasubskrybował. I co? Jako, że dzisiaj jest sobota, więc następny będzie stream w piątek. O tej samej porze, mniej więcej od 19 do 22. Tak jak zawsze. Także wielkie dzięki jeszcze raz. Na razie.